odcinku z Farming Simulator 15. Jest ze mną Jagoda. Siemanko. Jest ze mną Kusy. Siema. I jest ze mną Marcin. Siema. Panowie, dzisiaj... Kierunek to gdzie? Dzisiaj mamy dużo zajęć do zrobienia. Ale o tym za chwilę. Dobrze, że nas jest tak dużo. O kurde, zagapiłem się w lusterko i mnie rzuca. Zajęć mamy dzisiaj bardzo dużo, że tak powiem. Ale o tym za chwilę. Najpierw pojedziemy odebrać jedną rzecz od mojego mechanika, bo się nam auto się zepsuło. I tak, tu któryś wysiadł i teraz będzie na piechotę. Kusy robi komedię. Jak zwykle. Wydaje się z Intera. Skacze z mostu. Co to z belki robią w moście? Co ci tam robi? Belki? Co, ty, jakie belki? To powyciągaj. Ciekawe czym. A czym chcesz, no. Dobra, skręcamy. Żeby Kusy nie wiedział, gdzie uciekamy od niego. No już siadł. A, nie wsiadł. Wsiadł, a zakręci ci mówię. Tutaj przedstawimy. Zaraz wam powiem. Powiem wam Kusy, jaką ma piękną niebieską koszulkę. O, wysiadł już. Kusy, nie rób jaj. Wsiadaj normalnie. Jak chcesz jechać, to siadaj normalnie. A jak nie, to na piechotę dryłuj. Dobra, nie bierzemy go już więcej. Niech biegnie na piechotę. Bo się tej koszuli hawajskiej wstydzi. Aha, no dokładnie. Jak za czasów Monu. Pamiętam jak dziś mieliśmy takie niebieskie. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Ale Kusy, jego hawajska koszula. Ale jak to prawie robi wielką różnicę. Boże, ktoś szedł przez ten. Przejścia tego przejechały. Musisz zrobić odcinek plus 18. Który ma prawo jazdy na ciężarówki? Przyznać się bez bicia? Ja mam. To Jagoda, dla ciebie. Kusy! Przestań pisać jakieś kurde głupoty. Ja mam. Ty masz. Co ty masz? Ja mam. Wiesz co ty masz? Prawo jazdy na ciężarówkę. Ja bym ci powiedział co ty masz. Krzywe nogi jak... Daj. A więc Jagoda. Gdzie stoi? Jagoda. Słucham ciebie. Chodź ci powiem. Gdzie jesteś, Jagoda? No tu. No tu. Tu, bierz. Bierz sprzęta. I chodź dalej, zaraz ci powiem, gdzie masz jechać dalej. Czekaj, wyjadę najpierw. Powiem ci, gdzie masz jechać dalej, co masz wziąć. Tam jeden może jechać z Jagodą, jakby który chciał. No. Ktoś jedzie ze mną, Kusy jedzie. Marcin jedzie z Jagodą. Dwóch trackerów. Dobra, panowie, no to jedziemy. Jedziemy, tutaj skręcamy w prawo. A tarczka wypisana? Teraz są karty. I tutaj chłopaki... Chłopaki, musicie zabrać tą przyczepę, naczepę. Żeby nie było. Jedziemy dalej. Oj, panie kierowniku. Nie widzisz pan, że ja cofam. A widzę. Ale ja nie do ciebie, do tego co przeszedł. A. Kurde, na pasach prawie bym go przejechał. Gdzie ty na pasach zawracasz? No bo jak droga się skończyła, to gdzie mam się zawracać? Jeszcze, dobra. Cofaj, ja spoczujesz. Czekaj, złączy ci te wszystkie. Ja już złączyłem. Za. Dobra. Kusy, jedziesz? No. To panowie, jedziemy do sklepu. No i no, jedzie jak ci... O, ty... Jak się przesiąść do tyłu? Co ja wiem. Dobra, się kombinuję. Będziesz jechał w tej ładnej niebieskiej koszuli, aż na ciebie popatrzę normalnie. A włos jaki ulizany, jakby gdzie cię tam krowa jaka liznęła ze dwa razy. Czekajcie. Ojej, czekaj, bo ja się pomyliłem, gdzie to nie ten skręt, kurde. Tak, no, hamuluj.
Hamuluj. Jagoda, hamuluj, czekaj, bo to nie to. Na rondzie w prawo, Jagoda. Hamulcuj. Na rondzie w prawo, tutaj w prawo. Uwaga, znak stop. Kierunek. No, gdzie kierunek? No właśnie, kurde, na kierownicy, wiesz co, po ostatnim tym nie ustawiłem sobie. Znaczy, świeci się teraz, nie świeci. U mnie na tym pasku HUD się świeci, że jest kierunkowskaz, ale ogólnie się nie świeci. Muszę, kurde, aż sięgać do... A teraz się świeci? Prawy. No właśnie. Lewy. Awaryjne. Dobra, nieważne. Ty, powoli z tą ciężarówką. Ja wiem, że jestem mniejszy, kurde, ale tak latasz za mną tą ciężarówką, że normalnie jest... się boję. A mogłeś wjechać na początku? Widzę cię normalnie, siedzisz mi tu cały czas na ogonie. A gdzie? No, 300 metrów za tobą. No, 300 metrów za mną, dobra, dobra. Już ja to widzę. Jakby nam padało, to możemy sobie złożyć dach, nie? Poluję. Od razu lepiej. Włączyć... Jeszcze zimny łokieć, prawda? Włączyć wycieraczki, ale nie pada na szczęście. Ja tam mam zimny łokieć. Tak, czyli ta twoja hawajska koszulka. Tak. Masz coś do tej koszulki, t-shirt. Kusy, dam ci zadanie bojowe. Mam tam wjeżdżać? Tak, tylko musisz się postawić jakoś tak fajnie. Dam radę. Musimy te wszystkie sprzęty pozabierać ze sobą. A ja pojadę sobie. Czy ja mam wrzucić na naczepę te wszystkie rzeczy? Masz tak upchać? No a jak? Jeszcze musisz dołożyć tam tego swojego, nie? Co swojego? No. Kusiak, ja na takim jeżdżę. Znaczy, akurat nie na ładowarce, ale jeżdżę na kopalce. Ej, widły sobie zostaw na samym końcu, bo widły nam będą teraz potrzebne. Jo. Oj, wjechałem w beczkę, ale jaja. Tego dam, żebyś to tak ładnie rozłożył. A które to się rozkładało, czekaj. X. Ale to mi się podłoga rozkłada. Na X-ie. No to Z. Wow. Musisz ładnie, kusy, to wszystko poukładać. No tak, a jak to rozwali oczywiście, jak będzie jechał. Nie, bo... To. Nie, bo jest blokada ładunku. A teraz co by tu zrobić? Tutaj oczywiście pokażę wam jeszcze, dokupiłem sobie parę sprzętów. Używanych, ale mam. Dla jednego z was, który będzie chętny, mam tutaj nówka funkiel odrestaurowany John Deere. O, dużo u nas jeździ na Śląsku właśnie John Deere'ów. No, jest... Maszynki piękne. Jak widzicie, od razu już tam siedzi pan. Ale co jest fajne, że normalnie ma dwie ręce, wszystkie te mają po jednej ręce, a ten pan ma nawet nogi. Dobra atrapa. To dla jednej osoby ten John Deere, kto tam będzie chętny. Dobra, to ja wezmę Deere'a. Dobra, to Marcin, ty sobie bierz tego John Deere'a, a tutaj jeszcze dla ciebie w drugim garażu też... Kusy, co to było? No co? Też nówka funkiel nieśmigana, odrestaurowana, ładna przyczepa na baloty. To Marcin tutaj se, jak już wyjedziesz se tym ciągnikiem, to se podczepisz tą przyczepę. Nie wiem, co Kusy robi, ale coś robi. No robi, ja go tam kontroluję. Mówię to, że coś, ale pójdzie nie na tym 32-bitowym systemie. Widły se, Kusy, zostaw na sam koniec, nie? No tak, nie wiem. Mogę zaspoilerować, co będziemy robić już. No, co? Nie umiem odpalić tego sprzęta. O! Poleciał! To chyba za ciężki sprzęt. Co się stało, Kusy? Łychę przybili do podłogi? Marcin, enter przytrzymaj dłużej.
No, pewnie jakieś belki będziemy dzwonić, nie? A, no. Rybi. Za krótko trzymałem ten lęk. To tu masz ten, Marcin, tutaj w drugim tym... Tu gdzie ja... Czekaj, tak? Tu gdzie ja stoję, to se podep... Ten, to podjeźdź tutaj, ja ci podepnę tą przyczepkę. Usy, źle zrobiłeś, pod... A mogłeś to... To tak ma być. Tak byś te widły do środka wziął. Jaki? Jak widły do środka? No do łychy byś wcisnął je. Ale już, już tak zostało. Nie, to mają właśnie być na końcu. Jak sobie Jarek zażyczył. Tak, bo będziemy ich używać teraz, no, od razu. Jeszcze, jeszcze, dobra. Pyk, masz podłączone. Calculated. No jedź, to są fajne te diry. Czemu mi się rozłączyło? Co? Bo ja ci... nacisłeś. Ja ci podłączyłem, a ty rozłączyłeś. Podjedź do tyłu. A, bo ja mam gadanie na kół. Wybacz, już zmieniam w tym spiku, czekaj. Ej, fajny ten dżambir. Ogólnie ten dżambir to jest od... Jedna ze starszych maszyn. Dobra. Ale na którym się blokuje ładunek? Jo. Nie dobra, wiem. Już jest okej. Okay. Nie wiem, wciśnij F1 i będziesz widział całą podpowiedzi. Attack load. No. B chyba, nie? Gdzie Jarek jechać? No to jedziemy, jedź Jagoda, ja jadę z tobą. A czekaj, a ja zobaczę czy w tym John Deere, że jest jeszcze mod pasażera. Ale nie ma, dobra. Dobra, Jagoda, jedziemy. Jedziemy. Kusy, bierz tego Jeepa. I jedziemy. Lewa Jagoda, ja będę twoim... Ja mnie chodzę za wami. Ty, Kusy, możesz tym łazem jechać na farmę. Odstawić go gdzieś tam. Tam, gdzie ruszyliśmy, czy na to wiesz? Nie, no... Gdziekolwiek, na którąś możesz farmę możesz se odstawić. Kurde, Jagoda, zamknij szyby, bo mnie przewieje. W lewo, 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 w lewo i jedziemy. Ty, ale ty za szybko jedziesz, bo chłopaki nie nadążają chyba za nami. Oni dopiero na tym. Panowie, jakby co, jedziemy na pole numer 7, jakbyście się zagubili. To ja i tak na farmę odstawiam tego żuka. Żuka, ty. Żuka? Ty się sam jak bączek, a nie żuk. Sorry. Jedzie, Marcin, jedzie. Idę, po, widzę kogoś. Normalnie no. Kus jak głupoty w głowie. Kusak, ja cię widzę, po rantach jeździsz. I w drzewo przywalił. Ja. Yeah. Potem byśmy musieli z rzeki go wyciągać. No. Ja tam. Dobra, jedziemy Jagoda, jedziemy powoluśku. Prawo, lewo? Wy w lewo. Moja wolna, nic nie jedzie. Zobacz, jak pięknie, ładnie las jest wykrojony. Ale mi zaczęło lagować. No mi też, co wy zrobiliście? Nic. I w prawo, prawo. Ale pingi. O. Jest ten las chyba wycięty. Ta. I no Jarek zaczął mówić o lesie i proszę. Ja, ale czemu miałem 400? Nie wiem czemu wy... Dobra, Jagoda, zatrzymaj się, ja bramę otwarta jest brama. Dobra, ja wysiadam. Ten po krzokach jeździ. No tak lagowało. Dobra, to zaraz przestanie lagować. No już jest okej, już jest okej. Gdzie to się rozkładać tu? No tu, stój tu sobie, tutaj sobie stój. Z, rozłóż mi ten tylko. A Jagoda, dla ciebie mam zadanie bojowe. Jakie? Wysiadaj z tej ciężarówki i chodź. Tu.
Niedokończona moja praca. Zostało parę patyków do zwiezienia jeszcze. O, ja cię kręcę. Woda, ale weź się odpuść ten, żeby ten ładunek. Czekaj, ja już, dobra, ja już idę, bo ja będę zabierał tą ciężarówkę. No. Gdzie to było? Unlock, 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 unlock. B. Jak? B? B. O, już. Dobra. I możesz znowu to zablokować, żeby reszta nie pospadała. I te boloty wziąć, nie? W sumie możesz mi wrzucić kilka tych balotów. Jagoda, ja bym ci radził, tutaj jest za dużo krzaków, znaczy za dużo płotów. Ja bym ci radził jeździć tutaj tym, co ja wycięłem ten las akurat. Ja w sumie sobie... Aha, tamtędy do tyłu. No, w sumie sobie po to wycięłem ten las, żeby troszeczkę mieć tu więcej miejsca i tak dalej. I sprzedaj mi to wszystko, bo będę potrzebował kasy, bo dokupiłem trochę zwierząt. Więc trzeba właśnie dzisiaj, zaczniemy się tworzeniem, karmieniem i tak dalej. A ty, Marcin, dawaj z tą przyczepką za mną. Się... Trochę mi się nudziło, więc pokosiłem sobie trochę trawy. Ja, ale to jakoś tak dziwnie trochę działa, nie to, że coś nie. Co ci dziwnie działa? Tabelka nie chce iść na tu. Ej, bo kusy to jest z blokowaniem, wiesz, te widły mają blokowanie. O ja. Czyli musisz przebić to na wylot i wcisnąć X. Że tak powiem. Zajdź, synu. Wyjdź na chwilę. Sekundka, bo mam telefon. No masz, Bela, jest. What? Ty, tady masz się nie ogarnie. No ktoś inny to coś robi. Marcin, kto tam się nie może doczekać? Kusy masz, masz sprzęt. Jedź tam, gdzie Marcin jest. Widzisz, gdzie Marcin tam stoi? Ty, ale co ty robisz, kurde, kusy? Nic. Czy ty normalnie... a to dupa, ja tych balotów nie wezmę, bo baloty się nie blokują. Co ci chodzi? Ej, no zobacz, Bela jeździ po całym tym. Nie, już teraz nie jeździ. A, już nie jeździ, dobra. Pasuję. Dobra. Ty mi to będzie tym, tą ładowarką pakować, nie? No. Gdzie to wywozić, Jarek? Do krów. Do krów. Chcę to ładować. Będziemy do krów. Co? Ja tego nie opanuję. Czego nie opanujesz? No tej ładowarki. Dlaczego? To jest proste jak budowa cepa. No jak ty mówisz, jakieś X, nie X? Nie, patrz, kusy. To jest proste, zobacz. Ja mam uprawnienia na koparkę, dawaj, wysiadaj. No, to jest proste. Nabijasz balota. No i o. No. Na no górze. I go tak jakby nie nabija. Weź te widły wyprostuj normalnie. Czekaj, muszę ogarnąć klawiszologię. A to Marcin, ty tu jesteś. Tak. Myszko, pod lewym przyciskiem w prawo, w lewo się odchylają widły. Z lewym przyciskiem myszy góra, dół to się podnosi, a z prawym przyciskiem się wysuwa te ramię. A, teleskop, no tu no. Masz teleskop. Jak nabijesz widły, pod, nie wiem, jak masz ten panel pomocy pod F1, to masz coś takiego attach bele albo detach bele, coś takiego. I jak wbijesz w te bele, to musisz tam sobie kliknąć i wtedy one się zablokują, nie? Czajesz bazę? Czaję bazę. Dobra. A kumasz czacze? A czochrasz George'a? Dobra, kusy, to chodź ze mną. Siadaj ze mną w takim razie. To z góry to czarne, co to jest, Jarek? Co? To jest...
No, że możesz sobie obniżyć albo podnieść ten. Że na przykład więcej bele, jak będziesz chciał brać, no to masz ramię, nie? Aha. Kusy, siadasz czy nie? No. Ty pojedziesz ze mną. Znowu to chojneczka. Pachnie miesiącami do lata. Jak to układać? Tym okrągłym do dołu, czy...? Jak chcesz, kurde. A to jest bez różnicy. Jak chcesz, aby było dobrze. Aby było dobrze i nie pospadało. A ty, kusy, weźmy sobie jakiegoś ciągnika. Nie. I pojedziemy se na farmę krowią. Tylko ciągnika rolniczego, nie kolegę spod biurka. Mhm. Zgoda, gdzie się żarty trzymają. To jest różnica, wiesz, i to bardzo duża. No. O, się nie zmieszczę, w ramę się zmieszczę, czy się nie zmieszczę? Nie zmieszczę się, patrzcie, kurde. Ciągniki masz, kusy, tutaj po mojej lewej stronie. Trzy. Nie. Wybierz sobie, który chcesz. O, trzeba... Święta się zbliżają, trzeba jajka zebrać, właśnie. Trzeba będzie jeszcze jajka pojechać sprzedać. O, to jest złota myśl. Kusy, i tam koło myjki stoi niebieska beczka, weź ją, ona jest pełna wody. Pojedziemy napoić wszystkie nasze zwierzęta, bo trochę ich tu się dokupiło. A nie pomarańczowa? Nie, pomarańczowa jest z benzyną. No, widzę, tam dalej jest to niebieska. Co, ty chcesz, kurde, moje krowy benzyną napoić? Będą świecić w nocy. No. Kusy sobie pomyśla, a zrobię im żywe pochodnie, kurde, napoję benzyną i podpalę ogon, nie? Steki od razu do święta będzie robił. Tak, steki, dokładnie. Ej, kusy, tylko kusy, pamiętaj, jak będziesz napełniał tu beczkę, to masz napełniać tylko z rzeki albo z jakiegoś rowu, nie, kurde, z hydrantu, bo z hydrantu się za wodę płaci, a z rzeki jest za darmo. O. No. Jarek sam na tym doświadczył się na tym. Tak. Gdzie to jakiś hydrant stoi? Ej, kierownica mi nie działa, kurde. To mało gramy. Ty, a gdzieś ty pojechał, kusy? Do krów? No, gdzie chciałeś? Dobra, to jedź do krów. Jedź do... Jakaś krótsza droga? Nie ma raczej. Jedź do krów, owiec. Wszędzie jest. Krowy, świnie, cielaki musisz. Kurde, nie. Gdzie są cielaki? To pojedzie. Dobra. Na mapie. Trudno. Zobacz. Będzie bez kierownicy, bo mi kierownica zwariowała. Kury też napoi, tak? Kury to się napoi właśnie tym, wiesz co, tym łazem, tam co jest beczka, to akurat właśnie tą beczkę do tego łaza, żeby nie ciągać się z tą dużą, bo do kur bardzo mało wchodzi tej wody, to akurat ta beczka starszy im spokojnie na kilka razy nawet bym powiedział. Chyba. Teraz będę głupi szukał w każdym miejscu, gdzie się to ten raz tankuje. Aj, kurde, ja źle przywaliłem. Źle pojechałem. Fajnie, ten mapowy. Ale to nic, dobra. Koryto poszukuję, koryto. Kusy, jesteś przy krowach, tak? Jup. Dobra, to jak jesteś przy krowach, to super, to od razu tam cielaki też napoisz, nie? Mhm. Jasne, że tak. Gdzie tu się teraz boi? No kusy... W środku. Żeby... Kusy... A, widzę. No. Żebyś z koryta im tam nie podjadał. Na szczęście jeszcze nic nie ma. To dobrze. Przemyślałem to, że może mi to wszystko zjeść. No może nie wszystko, ale połowę na pewno. Zostawię okruszki. W sumie Jarek, patrz, Marcin tak cichy jest, bo coś powiedział o sobie, nie? I skąd Właśnie, o, Kusego już, no. Co po niektórzy znają, jak ode znają, Marcin. Proszę bardzo, kilka słów na temat krów, żartowałem, powiedz coś o sobie. To cóż mogę rzec? Skąd jesteś? 28. A to stara dupa. To stara dupa jesteś. Dobry przyjaciel, można powiedzieć, z nami od dziecka. Razem z moim bratem dobrze się kolegował i
tak razem tutaj sobie, można powiedzieć, drążymy w miejscowości Tarnowskiej Góry. W tą grę zaraziłem się przez niego. Kupiłem i jakoś tak mi się spodobało i jakoś zacząłem tutaj grać, nie? Taki no opowiadał. No i tak ten. No prywatnie to osobiście pracuję na koparce już od 6 lat. No i cóż tu mogę więcej powiedzieć, tak? I tak właśnie, oto jest Marcin. Jakby ktoś się pytał. Jarek, ja bym nie powiedział, że on pracuje na koparce, on się wajchami bawi. Tak, bawię się wajchami, dokładnie. Chciałem tą wodę roztankować. Jak to gdzie? Jak to gdzie? W rancie. Co? Czego nie możesz? Już idę ci wszystko. Nie idzie. Już idę ci wszystko pokazuję. Jeżeli mówisz, że to tutaj, no to nie przyjmuję. Ja muszę wszystko sam zrobić, kurde, no. No wybrałeś taką jakąś mapę. Jeju, kusy! No. Czy ty jesteś, powiedz mi, ślepy? No. Co ty tu, co ty im tu dajesz? Co ty im tu dajesz? Czy ty widzisz tutaj beczkę z wodą, proszę ciebie? No tutaj. No tutaj, tu jest beczka z wodą właśnie i tu tą beczkę trzeba napełnić. O. Będą dziurkiem z tej beczki, ja piję. A nie ty, kurde, nie wiadomo gdzie ty pojechałeś, kurde, w sumie mogłem tą beczkę wytargać i ją zatankować, no ale już dobra. Zatankuj tutaj, proszę cię. Proszę. W sumie, kurde, szkoda, że nie wziąłeś tego dojcza zielonego. To byśmy we dwóch jeździli. Bym ci pokazywał pancem, co gdzie masz robić. Jak się zastanawiam, czy... Ile zalecasz ustawiać pięter do góry? Dwa, tam dużo nie. To zależy jak układasz, ale nie, no dwa, więcej nie trzeba. Coś tankować się nie da. Wyjdź ty mnie stąd, człowieku, wyjdź mnie stąd na chwilę. Jak to się... Ze wszystkolami po kolei. I pisze, uzupełnij woda, klawisz... Pisze wyraźnie, pisze. Ślepy jestem. Ty, ale patrz jak się ten ciągnik buja teraz, ty, jak woda się pompuje, jacież. Później lecieć tam pod 16, 15. A będę biegał za tobą, będę ci pokazywał. Dobra? No. Tak by było najlepiej. Ty kusy, ja ale cała beczka wlazła. Trzeba ją jeszcze tankować. Ej, bramy nie zamknęłeś, chcesz, żeby moje jałówki uciekły? No. Jagoda, jak tam tobie idzie? O. Sztuki mi zostały, ostatnie. Gdzie jest najbliższa rzeka? Chodź. Tu jest taki kawałek sadzawki, rowu, nie wiem. Zaraz za płotem. Gdzie przez pola sąsiada chce, żeby on mnie później, kurde, skosło jak Pawlakowe za trzy palce ganiał? No. Tu, panie. Tu możesz se powoli wjechać. Jest nawet specjalny wjazd zrobiony. Kurde, po zaoranym jeździ. No normalnie sąsiad to mnie normalnie zatłucze, no. Hej, tam postawisz mu pół litra na stół i będzie dobrze. Powiedz. Jeszcze ci dam dzierżawę. Dobra, to ty idź zatankuj te krowy tam. A ja se w tym czasie zakupię sprzęta. Magicznego. Bo trochę kasy się nazbierało z tego lasu, więc mogę zakupić oto tą maszynę. A to jest to, co? Mix feeder. Co? Din. Kurde, dobra. Oj, tu jest ten pad gdzieś. A tu, cię? Z tyłu, za maszyną, jak tam dalej pójdziesz. Właśnie, trzeba go będzie ustawić. Masz go... Uja.
krów mamy. Ile my mamy krów? 15. Tak, ty masz 15. No piszę, 15 krowy. Ty sam jesteś 15. Jak stąd wyjść? Tak weszłeś. Palce musisz nacisnąć w tablecie. Jest taki przycisk wyłączany. Krów mamy 100, kurów mamy 200, łowców mamy 100. To tablet. Świniów mamy 100 i bifów, czyli tych cielaków też mamy 100. Dobra, ma, czyli tak, trzeba ustawić sobie oczywiście na 100%, znaczy nie, na 100 krów. Edzio? 100 krów, kurde, nie pamiętam jak tam było. Czekaj, z tą kiszonką, jak ją tu się tam dawało, dobrze. Dobra. Okej, okay, mamy 100 more crime per feeding. Jezus, co te drzewo takie krzywe. A widziałeś kiedyś drzewo proste? O? Tu ustawimy 35%, dobra. Teraz tak, o 7.30, o 12.30 i o 18.00 może być. Proporcje składników trawy 25, grasu, znaczy tego kiszonki. Nie, takie proporcje. Tam były inaczej wtedy, kurde. Pobawić się w chowanego w tym, w Efesie. Wyłączyć wszystkie chudy. To by było ciekawe. Dobra, tu nie mamy nic. Teraz tak, wejdźmy na... To byliśmy tu. Tu byliśmy, tutaj nic nie mamy. Nie mamy coś, 1500. A reszty nie mamy, okej. Mamy kamery. Gdzie to jest? Gdzie to się kamery przerzucało? No jaka franca mi spadła. Dobra. Czyli tak, tu już maszyna nie chce... Ej, no wyjdź stąd, nie chcę. Maszyna będzie nam tu działać. Kusy, nakarmiłeś te krowy? Znaczy napoiłeś te krowy? Jop. To teraz dawaj tutaj do cielaków od razu. Gdzie masz te cielaki? To jakby ktoś chciał, oczywiście moje biuro magiczne, fajne. I oczywiście na biurze, w biurze stoi komputer i co? Nikt nie pracuje, tylko siedzi na portalach społecznościowych. Tu mój zbiornik. Gdzie? Z mlekiem. No co, w biurze. Idę tam. Ty do roboty się weź w końcu. What are you? Konusie, możesz iść do komputera zobaczyć, tylko... O, Facebooki. Tylko nie zostawiaj mi żadnych wiadomości, proszę. Proszę. A tu jeszcze jeden. Patrz jakie burżuazja. Trzy komputery, kurde, zamiast oni tu patrzeć, co tu się dzieje, to oni co? Na każdym jest to samo. Gdzie oni są, kurde? Pochowali się. Jak, kurde, prezes przyszedł na farmę, to się pochowali gdzieś wszystkie, kurde. Monitory jakieś są kupione w miarę. Zobaczymy, czy jest progres zrobiony, kurde. Progresu nie ma. Co? Ale chyba nagrywają, bo Fraps jest tutaj, widzę. Ty sam jesteś Fraps. Dobra, napełniłeś beczkę. Krakowane gry mają, bo Demon Tolsa. Ty, szpiegu z Krainy Deszczowców, zostaw już te komputery. Chodź tu. Zatankowałeś beczkę? No na fulla. No to dawaj tu, do cielaków teraz. Gdzie te cielaki? Czekaj, ci cielaki będą tu, gdzie? Tu, jedzie. 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 Jedzie, tu jest zbiornik z wodą na cielaki. Tu. Tankuje, a nie uderza. Haliera. O, idzie, się podnosi. Nie tam wydać. Dobra, pełne. Jedziemy dalej, chodź. Ale to dotankuje te 25%. Dobra, chodź po drodze, dotankujemy, chodź.
Chodź, ja będę biegł. Iść czy jechać? Znaczy, no jedź, jedź, ja będę. Ja będę biegł, już niech stracę. Ale nie przejedź mnie. Czekaj, gdzie to miało być? Tu czy tu? Tu. 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 Ja się na zakry... Może widzę takie rondo? A jak? Kogoś wyrzuciło? Fronka? Pewnie tak. Leżę. Ty, cię zaraz... Cię zaraz, cię kurde położę chyba zaraz, no. Gdzie jadę? Tylko tu dobrze się w zakręt złam. Kurde, tu przez jakiś teren zabudowany. Nie wiem, co ty robisz, ale widzę, że ugniatasz trawę znowu sąsiadowi. I będą znowu mnie tu zara przywieszać. Ci pół litra postawisz na stół. Swojskie kiełbachy. A czekaj, to nie te wieżeje. Kurde, stój, kusy, bo to nie te wieżeje. Chodź tu. Idź suda. Muszę wieżeje pootwierać, bo to nie te. Dobra, jedź naokoło. Albo nie, naokoło nie, możesz jechać tędy. A, bo te się zamknęły. Dobra, wiem, jak ja pojadę. Tu chodź, tu musisz wjechać, tu do środka. Czekaj, na zewnątrz też chyba był wodopój, no właśnie. Albo niekoniecznie, to nie jest wodopój. Też jest beczka na tym, właśnie. No tu jest chyba. Tu, dawaj tędy, do środka, panie, do środka. No, nie złamie się. Dawaj tu. Za długi. Dawaj tu, a ja idę ci wyżej otwierać. Tylko mi łowiecków nie poprzejeżdżaj. Łowiecki! A tam wjechać? No, na łąkę. Łowiecki! Na łąkę. Jechać ci łowiecki. A. I po łowiecce. No. To już wiesz, gdzie masz co robić, tak? Nie. Jeju. Trzymaj tam mnie. Jarek, musi ci pociąg od razu? Nie, na razie nie. I co chwilę mam ich tak tankować? Gdzie co chwilę? No jak zatankujesz, to na 6 dni już będą mieli. Gdzie tą ładowarkę odstawić? Ty, widziałeś? Beczka, ta beczka. Owca przeszła przez beczkę. Znaczy po beczce sobie poskakało. Zatankowałeś do całej jagoda na farmę, na tą tamtą moją główną. A ty, ale to full jeszcze nie jest, nie? Co, zatankowałeś do pełna ich, czy nie? Nie jest jeszcze full. A ty jesteś co, pusty? Jo. Ej, nie przejeżdżaj mi po owcach, kurde. No, z tyłu owieczki nie ma. No jak nie ma, przejechałeś właśnie moje dwie brązowe owieczki. No, ostatni raz się wziąłem, kurde. Ostatni raz wziąłem. Ja wiem, że święta się zbliżają, kurde. Ale nie musisz mi tu od razu już je, kurde. Patrz, jeszcze ucieknie. Szybko, bo muszę bramy zamknąć. Uciekaj! Kurde. Przez ciebie łowce by mi pouciekały, ty zarazo, Jery Chłońska, ty. Pół litra postawisz, ci załatwię. Dobra, zatankowałeś ten? Tą beczkę? Czekam, jeszcze nie. Ruchy, bo muszę iść tam chłopakom pomagać, a nie będę no to ciebie... pomóż, ja sobie tam radę. ...niańczył. To tu jeszcze, kusę jak ten, owce nakarmisz, to tu jeszcze, znaczy napoisz, to tu jeszcze jest z tyłu dla świń beczka. Takie żółte. Takie żółte, tak. O, tu. O, moja stara gaci nie zdjęła, od halierę jedna, no. Znaczy się, żebyście nie widzicie co tego, jak przechodziłem obok sznura z praniem. Ale takie sztylowe. Ale myśmy te pranie już widzieli dzisiaj. Tak, dokładnie. Jeszcze ci powiedziałem, o, żona firanki wywiesiła. O kurde. To nie. Ale ja. Wtopa. Ale wtopa. Ups. Ja sobie muszę z tą moją starą to sobie pogadać chyba. Goście przychodzą, one gaci wiesz, a? Haliera jedna. Kurde, mogłem ten jeepa mogłem wziąć. W sumie jeździć, a nie. Hmm.
Co zrobiłeś? Zabijesz mnie. Kusy, co zrobiłeś? Mów prawdę. Dobra, no to tak. Wycofałem beczkę w ten rów, nie? Że beczka się napełniła, to później się wkopała. Odczepiłem później odciążnik, przyjechałem go, to się na obciążniku zawiesiłem. Ja to naprawię. Nie przychodź tu, ja to naprawię. Masz ciągnik z tym, z turem? Nie mam. Sobie poradzę bez tura. Coś takiego, co nie jest wart... O, Deutsch będzie. Będzie profesjonalny. Ja to wszystko naprawię. Ty, ja tam robisz, no. Nie wytrzymię. No ja nie, no on przyszedł tak. Łowieczki mi rozjeżdża, kurde. On sobie już tu wielkanocne, kurde, będzie jagnięcie ten, kurde, piek. Ja nie rozumiem go, no. Tu mi ciągniki rozwala. I weź takiego wpuść, kurde. No właśnie, on chce mnie z torbami, kurde, mnie puści. To dokładnie. Jeszcze przed świętami. Tak, jeszcze przed świętami, no. Ty święta zamiast z rodziną spędzać, to będziesz musiał odrabiać na parkingu. Kurde, żebyś wiedział, że tak będzie. Jagoda, gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Na bazie. Na bazie, to podczep sobie widły może. To może będziesz pomagał temu Marcinowi. A to którym? Tym GBL-em? No. GBC-kiem? No. JCB. Chyba chociaż nie, czekaj. Nie, dobra, Jagoda, to ja mam pomysł. To ty jedź na farmę krów. Tylko weź, weź sobie ten JCB. O. Tylko odczep ten. Gdzie ty jesteś, powiedz mi, chłopaku. Gdzie ty jesteś? Gdzie się schowałeś? Gdzie jesteś na bazie? W którym no, miejscu? No, przy czepach. A tak tu. Dla ciekawości, wiecie co oznacza skrót JCB? Nie. James Courtney Bamford. O kurde. Tak się Jagoda. Dokładnie... Mhm. To jest podepnij to i chodź za mną. Męża i żony, którzy założyli właśnie firmę JCB. Jak? James Courtney? James Courtney Bamford. Bamford. No widzisz, kurde, czegoś się dowiemy. Nawet. O. Chodź. Akurat tak patrzę na tą ładowarkę, to tak dla ciekawości. Normalnie według tak jeżeli chodzi o place budowy, to wersje bez stóp, bo są ładowarki, które mają jeszcze specjalne podpory z przodu. To są tak zwane, które mają wysuwany teleskop na długość od 7 do 9, nawet i 12 metrów i one muszą mieć stopy. Jeżeli jest powyżej 7 metrów, to mają tylko stopy z przodu. Jeżeli jest powyżej 10 metrów, mają stopy już na 4. A te, które mają poniżej... A mam tu coś wziąć, nie stąd, Jarek? Nie, chodź. Te, które mają poniżej 7 metrów, nie mają w ogóle stóp. I one sięgają teleskopem prawie 6 metrów. O kurde. I na drugie piętro wsadzają. Pracowałem na takiej ładowarce teleskopowej, ona miała zasięg 6,14. To ładnie, ładnie. Tak więc, ale na wysokość ona gdzieś około, no 6 metrów, no to 6 metrów to masz drugie piętro. Jagoda, jedziesz? No jadę, całe 40 na godzinę. Kurde, już w tym maluchu moim, kurde, już widzę już komuś łapka. Łapki swędziały i już mi wszystkie lusterka poprzestawiał. A to nie ja. Zarazy. Dopuścić ich. A czekaj, ty 40 jedziesz, tak? Mhm. Bo mój maluch 120, nie? Na saniu. Nieważne. Ważne, że jedzie. Dobra, jadę na tempomacie. Żeby nie było, równe 40, jadę. Żebyś mógł mnie dogonić w razie czego. No, pomału cię doganiam. Ej, to jedziesz więcej jak 40, oszuście jeden. No, jeden. Oszuście matrymonialny, ty. Tylko nie wiem, gdzie widły zostawiłem, to jest pytanie. Ale chyba tu, przy łowiec... No, tutaj, dobra, już wszystko jasne. Tutaj, Jagoda, masz widły, o.
A tam kuszy robi coś, psuje. Dobra, już ciągnik nastawiłem. Ciągnik, no patrzcie, patrzcie, zobaczcie wszyscy co on tu wyprawia. Ciągnik stoi, no super. A przyczepa wisi w powietrzu. Uja, dobra, jest tylko przyczepa. I będzie już na. A jak chcesz posuń, to... Jarek, posuń się tym maluchem, spróbuję to wypchnąć. Tak, ja bym to szczepił, nie? Jagoda, ty wiesz co, zrób, ty... ty... podpiąłeś? A. Pod... no. Bóg zapłacił. Zaraz tam nie chcę. Dobra. Nastawię to tam na to łowiec i odstawię ten ciągnik. Brrr! Jest tym malczanym. Dobra, Jagoda, my jedziemy dalej, chodź. Chodź, my jedziemy dalej, niech on się tutaj bawi. Kurde, goni mnie. Jeden i drugi. Ja ciesz. A, widły już masz podpięte, dobra. Kusy, tutaj jest dla świnek. Jedziesz za mną? Wiem, ale ja jeszcze muszę łop. A, dobra. A jeszcze po zamyku bramy, no nie wiem. Bo mi owcy uciekały. Jagoda, gdzie jesteś? Ja, ty? Jedna owca nie jestem. Groszowe sprawy. Ty, groszowe sprawy, ty. Teraz ci dam groszowe sprawy. Tu Jagoda, przez łąki musimy się przejechać. Tu tutaj w prawo skręcamy, panie. Mhm. Marcin, a jak tam idzie tobie ładowanie? Kończę, już pomalutku. O. Już kończę, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery słupki po dwa. Mhm. Ja sobie już podwójnie zbieram. A, no to elegancko, pasuje. Bo już opanowałem ten, sztukę sobie stopuję na ten i sobie ustawiam pod dwie, nie? Temu by to kusemu by to zajęło jeszcze pół roku. Tak. Nie no, dłużej. Dłużej jeszcze ci powiem. Kiedyś bardzo mnie ciekawił ten symulator koparki. Tak już wstąpię na ten temat tej koparki, to kiedyś oglądałem dużo filmików na tym YouTubie i powiem wam, jeżeli chodzi o realia, to nie jest. Ty Jagoda, coś ty zrobił. Za szybko w zakres wyszło. Ja tylko patrzę w lusterkach, a tu nagle nie ma ciebie. Nie, bo te koła z przodu mi się skręcają z tyłu, wiesz? To więc tak, Jagoda. Zadanie bojowe za 100 milionów. To ci teraz powiem. Tutaj weźmiesz tą belę. Mhm. Tą jedną belę weź sobie. Zabierz z tego. Kurde, wideo nie zostawiliśmy tych. Dobra, to się później odstawi. Dobra, to jednego muszę spadł. To przebij widły na do dołu i podjedź bliżej. Jeszcze. Jeszcze. I do dołu wyciągnij ten cały. Opuść do dołu go. Jeszcze. I teraz nabijaj. No i na którym to się blokuje? X. Nie nabiłeś. A tu widlak stoi jakiś taki rozwalony. A przeszedłeś tam dalej? Przerzuciłeś się na ten? No co jest, no nie możesz, beli nie możesz, kurde, następny, no. To spróbuj ty. Ci to strzepi, no. Widzisz Jagoda, czy nie widzisz? Mhm. I patrz, i tu
Tu tak, kiszonkę, panie, do tego, znaczy kiszonkę. Tutaj te bele ofoliowane do tego pierwszego. O. Nie. Bele owinięte są tutaj, proszę ciebie. Stąd je będziesz sobie zabierał. Teraz tak, tutaj są dwie belki słomy na dole jeszcze. To te dwie belki słomy wrzucisz do środkowego. A zaraz jak Marcin przyjedzie z tamtym, to wrzucisz gdzie indziej. No ale dobra. Wiesz już mniej więcej? Ja wiem o co chodzi. No. I w międzyczasie możesz jeszcze tutaj sumienia niepotrzebnie te kurde... Właściwie to powinieneś używać łap do tych bel foliowanych. Żeby nie poprzebijać folii, bo łapy nawet tu mam. No i w międzyczasie jak się będziesz nudził, to tutaj ten, Jagoda, na półki poukładasz mi te sprzęty, te wszystkie, cały osprzęt do tej ładowarki. Łokiej? Okej. Dobra, a ja jadę już teraz do Marcina. Jadę do Marcina, zobaczę jak sobie chłopak radzi, bo wszyscy go zostawili. Marcin, dajesz radę? A on tam pod drzewkiem już pije. No właśnie, tak. Kota nie ma, to myszy harcują, no proste, no. Zaraz wszystko się dowiemy, co on tam wyprawia. Czy on coś tam robił, czy nie robił, czy tylko ściemę walił. Albo już nic obalił. Albo już nic obalił, właśnie, dokładnie. Zaraz zobaczymy, co tu ten nasz Marcinek wytworzył. Jagoda, pozbierałeś całe drzewo, które było na tej łące? Całe. Na pewno? No tak mi się wydaje. Na pewno coś Jarek znalazł. Co znalazłeś? No się pytam, czy całe. No mówię, że całe. Nawet jakiś taki chudy patyk tam był. No to też o, właśnie o ten chudy mnie chodziło. A widzisz, zauważyłem go. No. O ten chudy mnie chodziło. No, patrzcie, kurde. Nie, o dobra, już nic nie było, nic nie było, no. Marcin szaleje. Czekajcie, wyklepię case'a. Aż co? Dobra, już nic nie było. No, zobaczcie, kto tu najbardziej pracuje. Marcin, chociaż jeden człowiek pracuje na tej farmie. To ja idę na piwo. Ty to już mi ławce przejechałeś, ty już mi kurde utopiłeś mój pojazd. No co, Kejza, wyklepam cię chwilą. Jarek, najważniejsze, że Leno ma firmy, prawda? No. Ty laki zaczynam mieć, ale to... Kurde, może ja bym pojechał pociągnik i ci pomógł tutaj. Ja wracam tym drugim już. Co wracasz drugim? No na farmę. Gnikiem. A beczkę ładnie odstawiłem na miejscu, ciągnik też. A beczka jest zatankowana? Na fulę. Dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Czekaj, to w sumie... Kusy, to ty byś, wiesz co, pojechał do sklepu, ja jeszcze kupię jedną taką przyczepę. Chcesz ciągnikiem jechać? Pojedziesz do sklepu, przyciągniesz tutaj drugą przyczepę tutaj. No, to jest złota myśl. Gdzie te przyczepy tutaj są? No, będzie, Jarek, bardzo czasochłonne wywożenie tego. Nie, tam czasochłonne. A damy radę.
pojadę z tym sąsiedem. Kusy, przyczepa jest w tym, w sklepie, wiesz? Nie jadę. A którym ciągnikiem jedziesz, że tak się zapytam? Szlucher. Szlucher. Aha, tym starym, tak? Kejsa zostawiłeś i Ursusa. Dobra, to ja se wezmę Kejsa. Albo... Ursusa nie brałem. Aha, to ty... no dobra. Kejsa to już Luka raczej tak. Okej. Kejsa stoi już pod chmurką. Dobra, ja se tutaj... Tusę mojego tego małżera zostawię, żeby mi nie przeszkadzał. A co by ty sobie wziąć? Dobra, ja to Ursusa se wezmę. Albo czekajcie, gdzie ten Dodge zielony jest? Właśnie, gdzie ten Dodge? Ten Dodgek stoi chyba tam na samym końcu. Z tego co pamiętam. No, a jak? Jarek, a gdzie tu jest jakaś miara do tej paszy? Tej kiszonki, nie można powiedzieć. Nie ma miary. Aha, to tam mam cały czas ładować? Do opory. Znaczy, wszystkiego nie ładuj, nie? Tak połowę mi tego załaduj tylko. Mhm. Tej kiszonki. Zaraz tam... na tej mapie hodowlę koni? No, mam farmę końską. Wszystko na tej mapie jest chyba. Co jest? Wszystko jest praktycznie. Nie ma gęsi. Na innych mapach widziałem, że są gęsi, na tej niestety nie ma. Ej, jeszcze kęgury, nie? No. Jestem już. Dotknął do mnie teraz przyczepę. Dobra, ja już jadę do Marcina z powrotem. Oho, co tam? Który zepsuł? Co zepsuł? Niczym stary. Jak woda wraca. Nic się nie stało. No, nic się nie stało. Tam pół farmy się rozwaliło, ale tam nic się nie stało. To nie. Jest dobrze. Nie trzeba psuć, tak? Jadę ci, Marcin, z pomocą. Czekam! Żeby sam szef musiał jeszcze nawet pracować. Do czego to dochodzi, nie? Chyra. Do czego to dochodzi, żeby jeszcze sam szef musiał, no właśnie. Tak, a potem narzekają. O, bo znowu zamawiamy. Czego tam robi? Bawi się. Woda w kulki leci, nie wiesz co robi. Co? Kusy nawet kulek nie ma. To ja jadę dalej. Tylko przerwa musi być. No to... Czekaj, Jarek. Kurde, podrafasz lakier. Wiesz, ile kosztuje malowanie?
Dużo. No właśnie. To akurat wiem, ile kosztuje. Chyba najdroższa rzecz, chyba. Chociaż nie, blacharka też należy do najdroższych. Ale zresztą w dzisiejszych czasach to ci powiem szczerze, że kompletnie się nie opłaca robić blacharki, ponieważ ludzie stwierdzają jednoznacznie, że wolą kupić inny samochód niż na przykład zrobić go u blacharza za powiedzmy 2000, tak? No. No, tam brakuje jednego akurat genału, bo ja tam go włożę i będą jeszcze trzy brakować i będziemy mieli gira załadowanego. Co? Nie mam daleko do was, jeszcze trochę nawrócę. Jarek, do tego trzeciego co się daje? Trawę. Aha. Ale ty mówiłeś w jakim sensie połowę belty, co tu jest? No. Trzeba popchnąć, bo uciekło. Co ci uciekło? No kurde, dostawało, nie chcę, żeby w czasie jazdy, żeby spadło, wiesz? Wiesz co? Czy miała blokady, czy to będzie się z tym samym piechotnym, z tym smogotnym? No i jeszcze. Wyłączmy tyle wyżej. Wreszcie te dwa poprawię. Te dwa poprawimy. Ja też tym krawiem trzeba tam poprawić. Sprzedałem go, wiesz? Naprawiłem go i sprzedałem, bo mi zwiozłem tutaj nim raz drzewo tylko tak naprawdę i go sprzedałem, bo przyszedł koneser taki, który chciał ode mnie go kupić i to mówię, a to se go sprzedam. Potrzebowałem kasy na szybko, więc... Mówisz malucha sprzedać. Za tą maszynę sprzedam. A skądajesz, że będziesz jeździł traktorem? Ja, ale widzę, gdzie mnie traktor, tak? Model do skądajer? Co? Jeden model do skądajer na traktor. No jest dużo modów, jeśli chodzi o skądajer. Kurde, zaraz ja to zepsuję wszystko. Albo stara, to dobra, Kusy, chcesz się pobawić belkami, to proszę ciebie bardzo, ja już wysiadam z tego dojczyka. A, no dojczym, ale to też jest... Jarek, to się nam zaraz rozwali. Co ci się zwali? Już dwa spadły, jak żeś popchnął. To może nie idzie lepiej. Poczekaj, zaraz to naprawimy. Nie, zaraz zobaczymy, czy w ogóle działa tutaj trzymanie... Czekaj, bo ci się rolka zahaczyła. Trzymanie belek, czy się... Nie rolka, tylko Kusy mi tu stanął z przodu. Dobra, jest zamocowane. Ładujcie drugą. To dojadę. Jagoda, jadę do ciebie. Z kolejną dawką. Świeżutkich beleczek. Dobra, sobie tylko okna pootwieram, bo gorąco się zrobiło. I muchy latają. I drzwi w sumie też mogę sobie zrobić.
fajnie, podoba mi się w tym John Deere, kurde, normalnie, nie wiem, jeżeli zwróciliście uwagę, no to to fajnie, a jak nie, to że te koła tak się naprawdę realistycznie uginają, całe ośki, to nie jest jakiś tam wybryk, tylko naprawdę wszystko ładnie to pracuje, tak jak się należy. Dobra, ale koniec pokazywania, bo ja jeżdżę, kurde, po rowach. Chociaż ten John Deere tyle siły ma, że... O no, tam gdzie pracuję, to jest taka miejscowość w Łubie. Mamy z bazy, ten starej powojskowej bazie, mamy zrobioną naszą bazę, nasz szef to kupił tam, za tam totalnie śmieszne pieniądze. Wokół tej całej tej jednostki, to była taka malutka jednostka rakietowa. I tam wokół tego właśnie są pola i tam właśnie dużo jeździ właśnie tych John Deere'ów. I tam widziałem kiedyś dwukołowego John Deere'a. On jechał, jak jechał po tej drodze. Jak to dwukołowego? On nie zajmował jeden pas, to jeszcze kurde, no, prawie pół drugiego. Chyba sześciokołowego, nie dwukołowego. No z tyłu miał dwa koła, podwójne, bliźniaki. To kurde, no to mówisz, że na bliźniakach, a nie dwukołowego, kurde. No w sensie, no na bliźniakach. No dwukołowy to może być motor albo rower, kurde, dwukołowy. To był Big Rich, ale te Big Rich John Deere. Z naklejką John Deere'a. To naprawdę, tak potężne. Jakby się bijali, to ja musiałem zjechać na pobocze i ja musiałem zjechać. A zasuwa to kurde no, bo z sześćdziesiąt leci jak nikt. Jarek, to myśli mu filmik, jak tamten traktor zasuwał 130 po lodzie. No. Boże, kuś, jak coś ty zrobił. Ja nie mogę, no ty weź to napraw, zanim Jarek przyjedzie. Jagoda, co ty stoisz, nie pracujesz? Widzę cię. Przerwę na papierosa mam. Kurde. Bezbicia się przydaje. Jarek, ty to jak typowy szedł za krzaków, tak? A jak ty myślisz? A rozładujesz się to sam? Wypadł z tego pojazdu. Nie no, dobra, to masz. To wypalę na spokojnie. Kurde, jest wypale, tylko zdala mnie tu, kurde, z tym paleniem. Dobra, stanę przy kontenerze. Żeby nie było. Albo w kontenerze, o, schowam cię, żebyś mnie nie widział. Jeszcze se kucnę. Zobaczę, bo te z drugiej strony ci mogą spaść. Trudno. Jest z tyłu. Jak masz problemy, widzę. Całe życie, bo się urodził, to jest z problemami. Się, a może ci się ręce po prostu częstą? Mm-hmm. Bo się boisz, żeby szef cię nie opierdzielał. Kusy to ma problem taki, że się urodził. Nie kusior? Skąd tu tyle tych palek? Ja cię kręcę. Nudziło mi się. Widzę właśnie. Przypatrz się, jak wygląda prawdziwa praca, a nie takie opierniczanie się. I fajka w gębie. Ta. I tyle, nie? Ja już dawno, wykurzył, nie pamiętam kiedy to paliłem. Skończyłeś się goda palić? No patrzę co kusior robi. To chodź tu ładuj dalej, bo ja jeszcze rozładowany.
To już idę. No ja jadę dalej do niej. Widziałeś jak szybko, kurde? Ja, ale zobacz ile ja już też wrzuciłem. Ja na razie widzę tu tylko porozpieprzane po bokach wszystko, a nie w kurde powrzucane. A to się poprawi, kurde. To ma być rozpieprzane, tak? Tu jest taki klimat i tak ma być, tak? Ta. Jest zima, więc musi być zimno, nie? Dobra chłopaki, ja już do was jadę i będziemy powoli kończyć dzisiejszy odcinek. Ale dam wam teraz się wykazać. O, proszę bardzo, po kolei, który chce. Święta się zbliżają, będą niebawem. Będą w niedzielę święta wielkanocne, a więc chłopaki, teraz możecie powiedzieć, pożyczyć sobie, nie wiem, czego chcecie. Oddaję wam głos, proszę bardzo. No nic, ja życzę Jarek tobie smacznego jajka, Marcinowi, Kusemu, resztę naszej ekipie, Kajo Transport i smacznego jajka. Ja również się dołączam tutaj. Oglądaczom, Jarkowi, Jagodzie, Kusemu i całej ekipie Kajo Transport również życzę zdrowych i radosnych świąt Wielkanocy, smacznego jajka i czego sobie tam życzę. Kusy. Kusy, mowę mu odebrało. Za nie mówił z wrażenia. On już z kompem siedzi w szafie. Albo nie, albo jest teraz wzruszony. Kusy myśli, co by tu powiedzieć. Kusy, no to powiedz, no. Tego bogatego Mikołaja z dużym worem, no. Ładnie, no dobra. A ja, moi drodzy, życzę wam wszystkim, no tak jak tu już Jagoda powiedział, smacznego jajka bez dzbuka, tylko tego dobrego jajka. No oczywiście mokrego, przemokrego dyngusa. No i co? I żebyście się nie ponajadali tych pyszności samych, które będą na stołach wigilijnych, chciałem powiedzieć, wielkanocnym, na stole wielkanocnym. I cóż więcej mogę wam rzec. Dziękuję wam chłopaki za wspólną zabawę tutaj, za wspólne granie razem. Oczywiście mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze niebawem w dalszych rozgrywkach, może nie tylko tutaj w farmingu, ale również w jakichś innych jeszcze grach. No i co? No i serdecznie pozdrawiam was wszystkich, moi widzowie. I dziękuję wam wszystkim, że jesteście. I trzymajcie się i bawcie się dobrze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Siemanko, na razie. Cześć.